Na program zaprasza Bonimet, producent aerozolu Anginbon, łagodzącego podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Witam Państwa po raz kolejny. Spływają pytania i spłynęło pytanie następujące. Po dłuższej jeździe samochodem mam chrypkę i drapie mnie w gardle. Czy powodem może być klimatyzacja? Może być, proszę Państwa. Utarło się, że problemy z gardłem to okres jesienno-zimowy, przedwiośnia, ale mylicie się. To bardzo często problem w środku lata, dlatego że my chodzimy po 30 stopniach na zewnątrz, a wsiadamy do samochodu i w samochodzie schładzamy maksymalnie temperaturę. I na przykład jest temperatura 19 stopni. I ten przeskok temperaturowy może spowodować, że my zachorujemy na anginę albo chociażby na ból gardła. Możemy też nawet, i znam taki przypadek, miałem tego pacjenta, zapalenie płuc i to naprawdę w bardzo ciężkim przebiegu. Więc bardzo ostrożnie używajcie klimatyzacji, dlatego że możecie się nabawić ciężkiej choroby i to w miesiącach letnich, gdzie w ogóle wydaje się, że gardło to jest bezpieczne. Otóż nie do końca tak właśnie jest. No dobra, ale co w takim wypadku poza tym profilaktyką, czyli ostrożnym stosowaniem klimatyzacji, czyli ustawaniem na wysokim poziomie, na wysokiej temperaturze, co zrobić? No można też się zabezpieczyć preparatami ziołowymi, które mają działanie dezynfekcyjne i gojące. I cóż tutaj przychodzi nam na myśl? No przede wszystkim mi na myśl przychodzi od razu propolis, czyli kit pszczeli. Ekstrakt propolisu, który działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie i przeciwwirusowo. I także gojąco. Gojący jest także oczar virginijski, Hamamelis virginia. On też świetnie się sprawdza przy gojeniu. I olejki eteryczne. Czy to olejek eukaliptusowy, miętowy, goździkowy, cynamonowy, z drzewa herbacianego. Również świetnie. Oczywiście olejki eteryczne zawsze stosuje się w formie rozcieńczonej. Bardzo rozcieńczonej, nawet bym powiedział, w przypadku podawania ich do gardła w aerozolu. Można sobie takie kompozycje stworzyć, można zapachowe nawet rozpylać w samochodzie, można też mieć pod ręką, ja tak najczęściej mam, jakiś aerozol, który ma właśnie takie składniki w sobie, w składzie swoim i wtedy można sobie, że tak powiem, podać do gardła, psiknąć do gardła, gdy mamy jakąkolwiek wątpliwość. Jeżeli by się proces bólów gardła pojawiał często w przypadku takiej działania klimatyzacji, bądź też innych sytuacji, rozważcie Państwo również to, czy nie macie zbyt niskiej odporności. I wtedy odsyłam Państwa do informacji, o których już parokrotnie mówiłem właśnie w tych moich audycjach, które teraz Państwu przedstawiam. Stymulacja odporności, czyli jeżówka, tenże propolis, pyłek pszczeli, aloes. Tutaj o tym Państwo też powinniście pamiętać. Sponsorem programu był Bonimet, producent aerozolu Anginbon, łagodzącego podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.